Dzień dobry! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Witajcie w moim malutkim samochodziku, w którym w Szczecinie jeździłyśmy codziennie praktycznie do pracy. Dzień dobry. Zaczynamy kolejny piękny dzień. Gorzów wita nas śniegiem i słońcem, a Natalia śniadankiem pełnym różnych, przeróżnych pyszności. Przepyszny. Uwaga, dzień dobry, reniferek. Taki gorzowski renifer was tutaj wita w bryce, która jest tak przepięknie udekorowana zimowo. I prowadzi ją jakaś szmulka. Mojego matulka też tu jest, ale że ja mam złoty samochód, to mam złote choinki. Tak, ej, faktycznie tutaj masz, no bogato. Renifer tu pilnuje. Tutaj widać, kto kieruje dzisiaj. Szczecińska szmulka nas później będzie wiozła do Szczecina. Albo szczeciński szmulek. Rafaello z Szyszunią w tle. I póki co łączymy się w takim składzie. Takie mamy na dzisiaj bardzo fajne plany. Bardzo fajne. Taki powrót do przeszłości. To jest ten samochód, co cofa czas i tak. Przeniesiemy się do roku. Tak. Będziemy znowu 2000... studentami szczecińskimi. Od którego roku studiowałeś? 2013. Cofamy się. I znowu jedziemy, kochanie, na spacer na jasne błonie. Tak. A dzisiaj bardzo jasne, bo jest śnieg. Nie wiemy dokładnie jak Szczecin, ale będzie na pewno minusowo, więc jest szansa, że opady się również utrzymały. A na te rejony, nie wiem jak Gorzów, ale Szczecin no to w sumie rzadko bywał ośnieżony. No rzadko. I pamiętamy jedną taką zimę wspólną ośnieżoną. Ja też pamiętam właśnie, że chyba tylko raz było tak, że tak faktycznie było śnieżnie. Konkretnie. Rafałek pamięta? Rafałek nic nie pamięta. Na jabłuszku wierzę. Na jabłuszku razem zjeżdżaliśmy. Jabłuszko. A póki czasem, tymczasem i póki co chciałam powiedzieć jednocześnie. Gorzów, to jeszcze nie Szczecin póki co. Jedziemy do mojej przyszłości. Ośnieżony, olala, ośnieżony, rozsłoneczniony, przepiękny Gorzów. Na fejsie z sesji zdjęciowej. Myślę, że to już czas na aktualizację. Ja też tak myślę. Oczekiwania rzeczywistości. Sporo się zmieniło. Morska, szalala. Akademia Morska, szalala.
la 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 la. Akademia. Jest nawigator? Przegapiłam. No trudno, trzeba tam wrócić, jak zaparkujemy. Zaraz się przespacerujemy. Pod naszym starym domkiem jesteśmy. Miałam dom. A gdzie Odra Port? Ależ rozmazanica. Jest! I nasze mieszkanko! Tam mi się oświadczył ten gościu. Stawiajcie na kawę. Galaksy i kawałek PŻT-mu widać. Fajnie tutaj to wygląda po nowemu, nie? Meldujemy się w miejscu, w którym kiedyś bywaliśmy praktycznie codziennie. Jesteśmy w Galaksy. On też tu bywał. I tam zostawialiśmy większość naszych pieniędzy i robiliśmy zakupy, bo to było najbliżej naszego domu tak naprawdę, więc jesteśmy w takim miejscu, naprawdę takim naszym. Zrobiliśmy szybkie zakupy na drogę i proszę Państwa, punkt pierwszy zwiedzania Szczecina, czyli pasztecik. Musimy prawdopodobnie potem z pieczarkami. Zaraz się ustawimy w kolejeczce. Serem z pieczarkami jest najlepszy. Ale w obecnych warunkach trzeba zabrać te paszteciki. Nawet nie na spacer, trzeba się schować gdzieś i je pochłonąć szybciutko. Naprawdę to jest krew. Tak. Tak jest. Tak naprawdę, to tak. Zliny z krwi. Krwawa Mary. Ja nie wiem, czy ja chcę z wami o zmroku spacerować. Ja się obawiam. Ale my chcemy z tobą. Ale dobrze, że ja mam tyle warstw. Zanim się wgryziemy, no. Niektóre rzeczy pozostają niezmienne. Tutaj mamy barszczyk i chciałam powiedzieć pierogi. Paszteciki z serem i pieczarkami i one są w takim cieście jakby prawie że pączkowym i takim dosyć konkretnym, także to jest tuściutkie, ale takie dobre. Mijamy naszą chatę. Tutaj przy tym parku, teraz będziemy mijać, był dom harcerza, dom studenta, co się nazywało, to często na spektakle teatru nie ma, przechodziliśmy. Dom harcerza albo studenta. Było coś takiego jak dom harcerza. Teraz mijamy legendarny park i zmierzamy w stronę Wałów Chrobrego. Akademiki Akademii Morskiej, basen, na którym Rafał trenował. No i tutaj już rejony właśnie związane z Akademią Morską. O, ta łuśka, patrz, jakie kluki tam na ciebie zaraz zielone. Piękne, piękne. O, teraz się świecą tylko głowa. Coś tam. Szczęście właśnie. Fajne mają te światełka. No, szczeciński śnieg. I widok z bulwarów. Hello! Siema! Domek! Do przeszłości znowu. Prawie domek. Ale numery. No domek, domek! Tam mój statek, tu moja szkoła. Tego się nie spodziewałam! Ile tu nasypało? Fajnie! Fajnie, nie poszło. Szok. Ej! Nie widziałam jeszcze tego muzeum po drugiej stronie, po stronie Łasztowni. Rafciu, a co tutaj opowiesz o tym oto statku, który stoi sobie za tramwajem? Nie pamiętam. Mogę powiedzieć właśnie, że w większości rzeczy już nie pamiętam, ale było fajnie. Nawigator 21, czyli tak. Statek należący do Akademii Morskiej. Nieprzyzwoicie kocham portowe dźwigi, a te, które widać, o teraz troszkę znikają, o te podświetlone są szczególne, bo to są dźwigozaury i zawsze myślę o piosence Kasi Nosowskiej, zespołu Hej. Tak, a ja kocham nawigatora, którego właśnie tutaj widzicie, ponieważ to był mój pierwszy statek, na którym byłem, także jest sentyment. Jesteś w stanie już spojrzeć na ten budynek bez stresu w tym momencie? Tak, teraz z sentymentem, z radością i z fajnymi wspomnieniami. Standardowy kadr. Walka z rekinem. Ale powrót do przeszłości. Przytuptaliśmy w okolice Zamku Książąt Pomorskich. Tak, też miejsce, w którym często bywaliśmy, szczególnie na jarmarkach świątecznych. Tak, my tutaj w ogóle wszędzie bardzo dużo krążyliśmy, dużo spacerowaliśmy. A teraz idziemy w stronę Targu Rybnego, czyli takiej starówki w sumie w Szczecinie. Tak jest. I na Wyszyńskiego, też takie charakterystyczne punkty. Tak. I to jest po prostu wszędzie tak
tak, tak znajomo, tak. Jest tyle miejsc pięknych, fajnych, a akurat pokazujemy wam zaśnieżoną, zostawioną kamienicę. Dobra, dzięki. I ciemno. Jak ładnie właśnie to wygląda, jak kamienica w nowoczesnym stylu. Tak, właśnie tutaj nowe budynki powstały, także... A, i tutaj już zaczyna się zaraz targ rybny. A zobaczcie, ten kościół jest krzywy, to jest hit. Masakra, nie? Jest. No. No, zaraz tam poleci na lewo. Ale tego miejsca w takim wydaniu zimowym chyba jeszcze nie widziałam. Pięknie, nie? O, i te. Scenki, jest scenki. No nie mogę, patrz na to. No, ale pięknie. Patrz, te drzwi w tą stronę kolumny, tu w prawo. O co tu chodzi? Jest piątko lasz. Super. Gdzie jest architekt? No to się wie. No ale te kolumny... No, przebiło, no. A Dusia, to jest dobra ciekawostka, którą mogłabym zamieścić na jednym z vlogów. O, tak. Opowiedzmy o tym. Powiedz o tym. Ale jak tu mieszkaliśmy, to jeszcze był prosty. On się przykrzywiał z wiekiem. Rybny. W ostatnim stuleciu zaczął się. A co, to jest stare miasto. Targ rybny. Jak targ rybny? No tak, to się tak nazywało, to stare miasto. Księcia Mściwoja. Czy jest tu coś napisane? Rafał! Tak? On jest po prostu stary, dlatego się zna na historii. Ej, no, możemy, tak, tak, tak. Ale targ rybny jest gdzieś tutaj też, no. Po drugiej stronie Odry, La Stadia, jeżeli dobrze pamiętam nazwę budynku. I tam często chodziliśmy na różne warsztaty, na karotki, pamiętasz, tam chodziliśmy. Na konferencję Geek Girls. Tak, yeah. Robimy te zdjęcia. Wbijamy na zamek. Tutaj ślady, które często się pojawiają. Chociaż teraz to w sumie nie wiem, czy... A nie, śluby przecież mogą się odbywać. Właśnie jest Urząd Stanu Cywilnego. I można w Szczecinie sobie pobrać się na zamku. Ale tutaj znowu jakieś remonty, zmiany. O, tu zawsze scena była, nie? No. Pięknie, pięknie. Tutaj gdzieś się zawaliło coś, nie? Tak, faktycznie. Dach. Ja wtedy w tym infolutku pracowałam akurat i takie było i ten zegar, lokalne, co się działo. O, tak, tu jest zegar. Tu mi się kojarzy to miejsce z taką tą słowiańską muzyką. Pamiętasz, jak przyszłyśmy? Tak, byłyśmy na koncercie. I ten, Principal. No. Percival. A ja się przekręcam. My byłyśmy na koncercie tutaj. No. Czekaj, to moja osobistka stylistka. Będzie dziecko rozwalone. Ojej, jak mi zapętaliło. Teraz będziecie pluś. No, dziękuję. Dziękuję. Teraz przed państwem piękna filharmonia, która powstawała. Dopiero jak się wprowadzaliśmy, to jeszcze była budowana i jakoś tak jak... Jakoś, nie wiem, kiedy tego placu to, w ogóle nie było, w roku. Ten plac później powstał. Tak, to wszystko było ogrodzone, tam na sankę dzieciaki zjeżdżają. A. Tutaj to zawsze na rowerach, na deskorolkach zjeżdżali, ale bo naprawdę tak się dziwię, bo to jest rzadki widok, taki ośnieżony Szczecin. No. A tu teraz sanki, no mogliśmy tutaj zgarnąć sobie jakieś. Ja tu zawsze z pierwszego mieszkania chodziłem tędy na Akademię Łoszcz. Tak, kiedyś tam mieszkaliśmy tam, a później mieszkaliśmy tam, po drugiej stronie PZM-u. Tak. Na tym placu byłyśmy na swoim pierwszym proteście. Tutaj komisariat policji, ale nie wylądowałyśmy później na nim. Tylko tutaj też nagrywałam różne materiały, bo miałam praktyki w TVN24 lokalnym. I tutaj właściwie z każdym miejscem mamy jakieś historie, wspomnienia. I w ogóle naprawdę tutaj się czuję, jakby się nic nie zmieniło. Bo się nic nie zmieniło. Tak. Tylko po prostu nie możemy teraz pójść do domku tutaj, bo już ktoś inny prawdopodobnie tam mieszka. Do naszych dwóch domów. No to może w którymś by nas przyjęli. No. Wróciliśmy na wały. No. I nie możemy się rozstać z tym widoczkiem. I tu jeszcze na tych wałach na ulicy wszystkie były zamknięte, jak robiłem ślubowanie tutaj oczywiście. Tak, była taka inauguracja. Inaugurację całą. Rafał w ogóle codziennie chodził tutaj w mundurze do szkoły. Także takie wspomnienia. To jest dla mnie tak niesamowite, że mamy tyle swoich miejsc, które po prostu... Tak trudno mi opisać to uczucie, bo jednocześnie czuję się, jakbyś właśnie nic się nie zmieniło, a z drugiej strony tak patrzę jak na w ogóle inne życie z przeszłości. No, dokładnie, jakby się miało kilka żyć. Tak. W różnych miastach, różne życie. I tak te wspomnienia, no tak na co dzień się nie myśli o tym, a to tak ożywa. No. Ciekawe, czy jakieś życie jeszcze przed nami. No, trochę życia jeszcze, tak, by się przydało. Przy kaskadzie turysta. O, no. Bar mleczny.
Dobry kalodów. Tak, a my za tym parkiem mieszkaliśmy. A ja chodziłem tutaj w ogóle do pracy. Tutaj kolejne miejsce, które odwiedzaliśmy codziennie, ale jeszcze przy pierwszych naszych latach mieszkania w Szczecinie, bo za galerią mieliśmy domek. Za numer galerią jeden. Kaskadą. Tak, galeria kaskada. W ogóle to są mega blisko siebie galerie, to jest kaskada. A tu, no nie, nie widać, to za zakrętem zaraz galaksy, w którym byliśmy wcześniej. A tu nowość, której nie było, hulajnogi się pojawiły w Szczecinie, ale jednak taka pogoda, że chyba sobie darujemy dzisiaj. Wyskoczyliśmy do kaskady na kawkę, a teraz pędzimy, uwaga, uwaga, dalej odkrywać smaki Szczecina, odkrywać, przypominać sobie. Przed nami mak, kwak i Fred. Padłam w drzwi, Fred drzwi, Fred. Kebab! Słuchajcie, w Szczecinie jest sławny Fryt Burger i Fryt Kebab. Albo one występują z frytami. Tak, głównie w Makfaku i w Barrabie, czyli w takich znanych szczecińskich punktach jedzeniowych. I to są takie miejsca imprezowych często. Makfak chyba jest całą dobę w ogóle czynny, więc w ogóle najlepiej, żebyśmy jedli to po jakiejś imprezie, tak, na deptaku, tak, o 3:30. Ale niech będzie, że taka kolacja też jest spoko. O, to teraz mijamy właśnie bar turysta. Taki kultowe też miejsce w Szczecinie, ale jest już niestety zamknięty, więc wjedzie Makfaczek. I ja jeszcze tutaj wspomnę, że kiedyś nagraliśmy razem film, dwie części w zasadzie, jeszcze na stary kanał, Czego nie mówią mieszkańcy Szczecina. I tam takie... Piszcie sobie na YouTubie i zobaczcie. Lokalne smaczki i dużo charakterystycznych rzeczy dla Szczecina. Jest i on! Właśnie miałam to powiedzieć. Dosłownie to samo. Król fast foodów. Ojej. Tęskniliśmy. Tak. Tak nieraz wieczorkiem raz ci mówił, ale bym zjadł Fryt kebaba. Co wiesz, fryt kebaba czy fryt? Fryt burgera. Proszę, jaki pogodny, to jest małe rolo po szczecińsku. A tutaj fryt. Fryt burger. Fryt burger czy fryt burger, bo jeszcze można fryt kebaba. Tak, charakterystycznie. Z dwoma kotletami. A ja jednak postawiłam na suróweczki w środku też. Aha. Nasze mieszkanko! Tu nasza klatka! Ósme piętro! No tak, tak po środku mniej więcej, kawałek dalej jeszcze, no. Tutaj, nie wiem czy widzę, jest wysiadowa? Nie widzę. Czy pizzerka. Tutaj bardzo dobre pierogi, deptak Bogusława jest. Jeszcze tu gdzieś chodziliśmy na pierogi. Tak, właśnie tutaj. O, tutaj deptaczek jest. Ach! Chaotyczny ten przewodnik, o, nasza poczta. Tam dalej mój wydział ze skandynawistyki. Zajęcia mają się wszędzie, w sumie nie w całym mieście porozrzucane, bo nasz wydział był w remoncie. I Radio Szczecin! Też tu byłyśmy. Tak, wszędzie byłyśmy. Też byłyśmy. Jasne, błonia. Bardzo jasne, ośnieżone. Jest między wierszami. Ojejku, jak to jest klimatycznie i cudownie. Choineczki, książeczki i kaweczki. O, a tu w którymś ceglastym mi wyrwali ósemkę razem z nerwem. Podjechaliśmy pod jasne błonia i tu się pojawił taki uroczy gryf. Najpierw myślałam, że to jest krowa, ale jednak gryf. Marynarz. Dzień dobry panu gryfowi. Dzień dobry, nie było tu pana kiedyś. Dzień dobry, miło poznać. Szczecinianie, zespół pieśni i tańca. Tak jest. Proszę bardzo. Wprowadziliśmy, a się wprowadził taki gryf. Bo gryf to jest w ogóle w herbie miasta. Tak, przepiękne jasne błonia z alejkami. Tam dalej park Kasprowicza, wszystkie piękne. Te drzewa są cudowne, kocham. A tutaj pomnik trzech orłów i dalej jest park Kasprowicza i dalej ogród różany, teatr letni, różne fajne miejsca również. Takie serce natury w centrum miasta. Już myślałam, że na miejsca, Radka gry... wszystkie miejsca opowiada. Wracamy do auta. Zimno jest. Fajnie tak ciepło. A Duśka, ale weź tam wszystko pokazała. No to pokazuj dalej. Co tu jeszcze widzisz? Co tu jeszcze widzisz? Co tu jeszcze kojarzysz? Szczecin. Łodziaki w Szczecinie. I głoszowiaki. Łodziaki w Szczecinie. I gryfy w Szczecinie. I nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Tu można śmigać. O, i tutaj piękna alejka. Przy jasnych błoniach, o tych drzewach mówiłam. To są platany? Planty? Chyba platany. Planty to bardziej w Krakowie.
Poplatane takie. Poplecione. Drodzy Państwo, przed Wami dwie gwiazdy tutaj łyżwiarstwa figurowego, prosto z Jasnych Błoni. No, cudownie po prostu. To od dołu się podświetla, czy to się lampy tak odbijają? Chyba lampy się... Chociaż od dołu też musi być podświetlone. Tutaj masz lampy, tam on, takie wysokie. Reflektory są. Na to świetlne. O, są. Tak. Ale fajnie to wygląda, nie? No. Na takim jeszcze czarnym... Takie monumentalne. Orzeły. Ej, rzućmy się na sanki. Lekczech i rusz. Że tam dalej na tej górce to sporo osób. No, i tam oświetlone jest. No. Chodźmy do sanki. Specjalnie poszłyśmy na pojadko do Oszona, bez jaj. Cóż to były za emocje dzisiaj. Dziękujemy Wam pięknie za wspólny powrót do przeszłości i szczególne podziękowania dla tych, którzy nam towarzyszą od czasów szczecińskich, bo to już będzie ładnych parę lat. Dzisiaj wróciły wspomnienia i zapamiętamy na długo ten spacer sentymentalny. Dziękujemy pięknie, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.